i dałem, że są dwie możliwości przerzutek. Aha, dobra, jest, jestem. Spoko. Że można ten łańcuch tutaj sobie zrzucić, wiesz, cyk, na ten bieg. Witam na kanale Ciężki Handel, z malowniczej miejscówki na południu Anglii, która nieopodal plaży kryje sobie zimowy spot do dirt jumpu. To miejsce wydaje się idealne do przetestowania roweru typu slopestyle, ale aby to zrobić, wybrałem się na najgorszy pump track, jaki znam. Nie pytajcie dlaczego. Do tej miejscówki wrócimy na końcu tego filmu i pokażę wam klipy, jakie nagrałem moim kolegom, gdy kontuzja nie pozwoliła na dalsze jazdy. Trek Ticket S, bo ten rower się rozchodzi, został zbudowany na ramię z 2019 roku. Ciekawostka, producent nigdy nie sprzedawał tego roweru w całości, jedynie frameset i tylko w jednym rozmiarze. Rower ten jest dość rzadko spotykany w Europie, wpływ ma na to niestety cena, zawieszone jumpbike'i konkurencji kosztują niewiele więcej niż sama rama treka. Lecimy z bike checkiem, gripy Audi, Kiera Rental, swoją drogą przydałby się wyższy wznios, mostek nie ukrówi, klamka hamulca Tektro. Amortyzator to obniżony RockShox Lyric. Dajcie znać w komentarzach, czy poznajecie, z jakiego pochodzi roweru. Mam na myśli te, które niedawno pojawiły się na tym kanale. Tylny amortyzator to Fox DPS z blokadą skoku. Napompowałem go do prawie maksymalnej wartości, ponieważ ma on działać tylko podczas lądowań. Przednia piasta Dartmoora do DH, delikatnie przerobiona, by pasowała. Obręcz też rodzima, mianowicie Shield. Opony ze ścianką innego koloru kupowałem w momencie tak zwanego kryzysu rowerowego, tylko takie były dostępne. Tylna obręcz Spunk Ozzy i piasta Specialized Hilo, której osobiście nie polecam ze względu na trudność serwisu. Dwa przełożenia. Pozwala na to regulowany bocznie napinacz marki Da Bomb jako alternatywa dla droższych kuzynów wiodących marek. Korba Truvative Descendant i wreszcie hamulec, który tym razem nie zaskoczył niczym poza atrakcyjną ceną. Rower się zatrzymuje, więc jest ok. Rama posiada rysy i jedną małą wgniotkę na tylnym trójkącie, no ale nie ma co wybrzydzać, druga okazja złożenia Ticketa S może się już nie przytrafić. I co powiesz, panie Osa? Fajne to. Śmigłe. Naprawdę śmigłe. Powiem, jak to wygląda. Nie mi to oceniać. Yes! Yeah. What?
Yes! Yes! Michał, you are my boy. Wow! O kurwa! Co za gość, kurwa! Mam nagrane!